gość, Radia Zachód. Jeszcze nie zawodowi żołnierze, ale już nie cywile. Czy tak można określić żołnierzy wod czyli Wojsk Obrony Terytorialnej? O tym już teraz w Radiu Zachód z kapitanem Robertem Urbankiem, pełniącym obowiązki dowódcy 151. Batalionu Lekkiej Piechoty 12, 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora. Witamy pana kapitana w Skwierzynie. W Skwierzynie, pan służy, panie kapitanie! Żebyśmy mieli jasność, bo ta nazwa jest dość długa, a chcemy to wyjaśnić. Tak, służę w Skwierzynie. Jest Was w tej chwili 460 ochotników, bo tak możemy nazwać. Tak, to są i ochotnicy, i żołnierze zawodowi, ponieważ Wojsko Obrony Terytorialnej składają się z żołnierzy zawodowych i z żołnierzy, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową. Jest nas 460. Dobrze na tą z... chwilę w samym batalionie. Dobrze zdefiniowałem, czyli jeszcze nie zawodowi żołnierze. Mówię o tych ochotnikach, którzy na co dzień pracują, ale przeszli to 16-dniowe szkolenie. Ale już nie są cywilami, oczywiście. Nie, nie, już oni nie są cywilami. Tak. Czyli dobrze zdefiniowałem. Tak, bardzo dobrze. 16-dniowe szkolenie, jak wygląda? Yy, wie pan, ciężko co? podobno jest. Yy, jest ciężko, ponieważ mamy 16 dni, żeby tego żołnierza przygotować, żeby pokazać mu tą podstawę tego rzemiosła wojskowego, nauczyć go podstaw. I to jest dopiero początek yy, trzyletniej drogi, którą żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej musi przejść, pokonać, żeby osiągnąć status Combat ready, czyli żołnierza przygotowanego do wykonywania zadań bojowych. Czyli co, ale tam jest i bieganie w błotku, i rozumiem, że jest yy, Ta, strzelanie? Tak, tam są i elementy taktyki, i elementy szkolenia ogniowego, elementy musztry, jak sami widzimy, mhm. przygotowanie do, do tej przysięgi wojskowej, yy, elementy medyczne, jeżeli chodzi o ratownictwo, tą pierwszą pomoc przedmedyczną na polu walki, i... Wiele podobnych czynności, które żołnierz tak naprawdę na polu walki musi mieć, musi posiadać. Plus do tego w tym całym trzyletnim cyklu dokładamy jeszcze inne rzeczy, żeby tego żołnierza, że tak powiem, wyszkolić w różnych dziedzinach. A już na, tym, na tej pierwszej szesnastce, jak to mówicie, czyli w tych 16 pierwszych dniach szkolenia też jest strzelanie z ostrej amunicji? Tak, oczywiście. Ciekawości. Tak, oczywiście, jest, no. jest strzelanie z ostrej amunicji. No mówię, mamy 16 dni, żeby tego, tego, tego człowieka, który do nas przychodzi, który chce zostać terytorialsem. Przygotować jak najlepiej, dać mu ten początek, bo, ponieważ też nie ukrywam, że szkolenie dla kogoś, kto, kto, kto godzi życie zawodowe, życie prywatne z służbą wojskową, też musi być atrakcyjne, żeby mu pokazać, że możemy go wiele nauczyć i wiele z tego może wynieść. A kobie, kobiety i mężczyzn tak samo traktujecie podczas takiego szkolenia? Pytam dlatego, że w Skwierzynie podczas przysięgi w sobotę rozmawiałem i z. Nowym terytorialsem i z nową panią terytorialsem. Yy, I tak dziwnie w sumie odmieniam, ale no, w każdym razie z, z nowymi żołnierzami, z, z panią i z Panem, i pani mówiła, że było bardzo ciężko, ale był to taki dla niej chrzest bojowy. Ona mówi, że zaciskała zęby, chciała rezygnować, ale utrzymała się i mówi dzisiaj nie żałuje. No, to generalnie pokazuje się charakteru każdego człowieka, tak? Mm. Ponieważ no, w trudnych warunkach kształtujemy trudne, silne charaktery, prawda? I, I ja też się cieszę z tego, że i mamy i kobiety i mężczyzny, mężczyzn, mężczyzn mm. których traktujemy tak samo na szkoleniu. No. Ponieważ no, no i kobieta jest żołnierzem, i mężczyzna jest żołnierzem, więc tutaj nie możemy mieć żadnej taryf hulgowej y, dla kobiet, tak? Więc y, cieszę się z tego, że pomimo tych przeciwności, pomimo tych trudności, panie też naprawdę bardzo dobrze dają radę. Ale dużo jest Pania, zaskoczony jestem, że aż tak dużo. Coraz więcej kobiet y, służy w wojsku, tak? Czy to są y, wojska, y, jednostki takie operacyjne, mm. y, gdzie są żołnierze zawodowi, tak i, i żołnierze terytorialni. No. Bo takie mamy czasy, ale to wcale nie oznacza, że kobieta jest gorszym żołnierzem, bo, bo wręcz przeciwnie, naprawdę jest wiele kobiet, które są naprawdę bardzo dobrymi żołnierzami. W 65, no, 65 nowych żołnierzy Wojska obrony terytorialnej zostało no, przysięgło na sztandar w, w sobotę na rynku w Skwierzynie. Nie będziemy oczywiście, panie kapitanie, rozmawiali o polityce, ale chcę zapytać pana tylko, co pan myśli o słowach wojewody Lubuskiego, który powiedział, że dwa lata temu polityka. Politycy Sejmowej opozycji śmiali się, że powstaje jakieś parawojsko, czy jaś prywatna armia, która niczego i nic nie zmieni i nikogo nie obroni. Czy wy jesteście prywatną armią? Czyli e, nigdy w życiu bym tak się nie nazwał. Nie nazwałbym tak żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. E, tutaj e, zgadzam się ze słowami pana wojewody, ponieważ e, różne były opinie na temat wojska brony terytorialnej, a tak naprawdę wojsko obrony terytorialnej przez całą sytuację z przeciwdziałaniem pandemii. Plus teraz w ramach działania, w ramach pomocy uchodźcom pokazują, jak naprawdę bardzo są potrzebni, tak ponieważ wielokrotnie żołnierze wojsko obrony terytorialnej, którzy są osobami, żołnierzami, którzy godzą życie prywatne, życie zawodowe, z służbą ojczyźnie i z chęcią pomocy, tak naprawdę Dzięki ich dyspozycji, dzięki ich działaniu, my tak naprawdę możemy bardzo mocno pomagać lokalnej społeczności, pomagać ludziom. A to prawda, że w momencie wybuchu wojny w Ukrainie więcej osób się zgłosiło, takich świadomych. Nie, nie że gdzieś coś słyszałem i gdzieś mi coś dzwoni, tylko. Wiem, że jest zagrożenie tuż za naszą granicą, więc staje i tak jak jest w słowach przysięgi było, oczywiście parafrazując, niezależnie od tego co się wydarzy, ja nawet poświęcę swoje życie za ojczyznę. To jest prawda, że teraz jest zainteresowanie większe? Mamy cały czas sygnały z wojskowych komend uzupełnień, że to zainteresowanie służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową jest coraz większe i coraz więcej wniosków wpływa do wojskowych komend uzupełnień ochotników, którzy chcą wstąpić w szeregi Wojska Obrony Terytorialnej. 460 terytorialców jest w Skwierzynie, ponad 2000 tak, jest w całym batalionie już. W całej brygadzie. W całej brygadzie, Cała przepraszam. Brygada liczy około 2000 żołnierzy. Brygada 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, mhm. w skład której wchodzą bataliony w Dolaszewie, w Lesznie, w, Sremie. w Sremie i w Skwierzynie. Mhm, tak. No i my po prostu mówiąc kolokwialnie podlegamy pod Poznań. Tak. tak. I, i, ale pytanie jest takie, bo jeżeli jest tak duże zainteresowanie, czy wy się pomieścicie? Mówiąc, mówiąc tak bardziej obrazowo, chodzi o to, że po prostu te jednostki, ym, gdzie ym, działacie, na, na terenie których działacie, one też pewnie są w jakiś sposób ograniczone miejscem. A czyli oczywiście są tam ograniczenia etatowe, ale w ciągu najbliższego czasu ma powstać kolejny. 152. batalion w Krośniu Drzańskim, na, na który czekamy. Będzie to już drugi batalion, yy, który będzie w województwie lubuskim. Co trzeba zrobić, żeby być terytorialsem? Yy, ile trzeba mieć lat? Nie wiem, czy jest potrzebne jakieś wykształcenie minimalnie? Jest jakiś tutaj też próg? Co trzeba zrobić? Yy, generalnie trzeba mieć skończone gimnazjum. Trzeba, być, yy, trzeba sk mieć ukończone 18 lat. Wystarczy zgłosić się do wojskowej komendy uzupełnień albo zgłosić się poprzez rekruterów, który yy, każda brygada Wojska Obrony Terytorialnej ma do tego przeszkolonych żołnierzy, którzy pomagają każdemu człowiekowi, który tylko chce zostać żołnierzem Wojska Obrony Terytorialnej, żeby tą całą drogę, dokumentację wszystko przejść w sposób sprawny. I, i, I dzięki temu mamy kolejnych ochotników w naszych szeregach. A zdarzają się takie sytuacje, że na przykład ktoś nie przychodzi przez, ten, przez to sito, nie chcę mówić eliminacyjne, ale przy, na tym szkoleniu po prostu odpadnie. Czyli znaczy, wiadomo, tak, że czasami składają się składają wnioski osoby, które, yy, które gdzieś tam po prostu nie spełniają pewnych wymagań, tak? bo to chodzi o to, że trzeba przejść badania lekarskie. Każdy, każda osoba, która chce zostać żołnierzem, wojska bronitorem która chce zostać żołnierzem, musi na początku przejść badania wojskowej komisji lekarskiej. Yy, musi mieć, yy, no jak powiedziałam, skończono 18 mm -hmm. lat. Musi być niekarana. Yy, I jak spełnia te wszystkie wymo wymogi, to, to jak najbardziej później yy, tylko czekamy, aż. Yy, będzie miał określony termin stawiennictwa na swoje szkolenie. Jest też taka sytuacja, pośrednia trochę, i ona jest wypracowywana. Ja wiem, że pan jeszcze nie zna tych przepisów, bo one są dopiero opracowywane. Natomiast generalnie chodzi o sam pomysł. Coś takiego jak aktywna rezerwa ma wejść w życie. O tym mówił pan pułkownik, właśnie z pułkownik brygady, że. Dobrze mówię? Tak, pułkownik brygady? To jest dowódca... Batalionu, przepraszam. Batali dowódca batalionu. Dowódca brygady. Dowódca brygady, dobrze. Mhm. No właśnie to jest ta trudność, o której rozmawialiśmy też, że to trzeba wszystko po połapać, że tak powiem. Tak czy inaczej, aktywna rezerwa polega na tym, że nie trzeba wstępować do wotu, ale będzie można mm, zgłaszać się na szkolenia, będzie można, no, na wypadek, nie daj Boże, jakiegoś zagrożenia dla naszego kraju, będzie można świeżo być po takich szkoleniach z wami. To, to jest prawda, tylko jeszcze nie są szczegóły znane, prawda? Czyli znaczy, yy, Ciężko mi się teraz na ten temat mm -hmm. wypowiadać, tak? bo wiadomo, że zanim wejdzie ustawa, jeszcze musi minąć ten czas, później będą yy, różne ustalenia, bo też my będziemy musieli wiedzieć, jak to ma wyglądać, jak my to mamy robić, jak mamy to przeprowadzać. I jeżeli będzie taka możliwość, to jak naprawdę jak najbardziej w takie coś będziemy się wpisywać, bo, bo dla nas szkolenie to przyjemność. Mm -hmm. Czym się teraz zajmujecie? Mówi pan, że macie bardzo dużo obowiązków, to widać. Wiadomo, że, chodzi, że w, pytam w w kontekście pomocy wojennym uchodźcom z Ukrainy. Ale konkretnie co robicie? Jeżeli chodzi o 151 batalion z 12 brygady, jeżeli chodzi o całą brygadę. To jesteśmy cały czas zaangażowani w operację. Silne wsparcie jest to realizacja zadań na granicy z Białorusią, gdzie, gdzie, gdzie cały czas tam jesteśmy. Jest to realizacja zadań w ramach operacji niezawodna pomoc i to jest właśnie tutaj te główne wsparcie, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom tak? to jest przygotowanie miejsc dla uchodźców to jest bycie z tymi uchodźcami, odbieranie uchodźców cała pomoc, jeżeli chodzi o, o, o ich przewiezienie do miejsc docelowych, w których mogą dostać schronienie, trochę ciepła, spokoju od tego, co się dzieje na Ukrainie? Plus jeszcze magazyn obsługujecie, który tak, jest. Cały czas, tak, plus cały czas obsługujemy taki magazyn transportowy, gdzie zbieramy dary i poprzez rządową Agencję Rezerw Strategicznych wysłamy to do, na wschód na Ukrainę. Tak? Ostatnie pytanie, jak pan, jak trudno jest panu? Przejąć dowodzenie. Pan jest pełniącym obowiązki po tak znakomitym dowódcy, jakim był świętej pamięci podpułkownik Artur Filipowicz. Wiemy, że pan, pan pułkownik zmarł nagle w wieku 53 lat. Wcześniej pełniłem obowiązki zastępcy dowódcy, teraz przyszło mi w spadku pełnić obowiązki dowódcy. Czyli generalnie jesteśmy żołnierzami, tak? I, i jako żołnierze zawsze powinniśmy być do, gotowi do wykonywania zadań w najcięższych sytuacjach. tak? No uważam, jak już powiedziałem wcześniej, że trudne sytuacje kształtują silne charaktery i po prostu trzeba stanąć na wysokości zadania, pokazać żołnierzom, że daje radę, że my wszyscy możemy dać radę, pomimo tego, że jest ciężko. Swoim przykładem dawać przykład dla innych, bo dzięki temu możemy iść cały czas do przodu. Nie patrzeć pod nogi, tylko patrzeć cały czas przed siebie. Żebyśmy nie ominęli i nie wpadli po prostu na coś po drodze, prawda? Jasne. Gdyby Państwa, pan kapitan zachęcił do tego, żeby wstąpić w szeregi wotu wojsko obrony terytorialnej, to zgłaszamy się do zgłaszamy się albo poprzez rekruterów w 151 Batalionie Lekkiej Piechoty w Skwierzynie, gdzie mamy rozwieszone plakaty, można to zobaczyć na Facebooku, można to zobaczyć w różnych miejscach, tak? Albo za, bardzo gorąco zachęcam do wstępowania do wojskowych komend, uzupełnień. Tam też są osoby kompetentne, które te wszystkie dane odnośnie Wojsk Obrony Totalnej będą przekazywać. Ale też bardzo czytelnie jest to na stronie przekazane, także Oczywiście, zachęcamy. Tak. Kapitan Robert Urbanek, pełniący obowiązki dowódcy 151 Batalionu Lekkiej Piechoty 12 z tej Brygady wojsko Obrony Terytorialnej był gościem Radia Zachód. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa, pozdrawiam Pana Redaktora. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod24.pl